Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie na piąte forum inspiracji. Tematem dzisiejszego spotkania ze mną będą rozwiązania startupów dla lepszego jutra, oparte na technologiach. Ale zanim zacznę o tym opowiadać, zacznę od prostego rozwiązania, mianowicie aplikacji, którą może zainstalować każdy użytkownik smartfona, o której wspomniała Małgosia Greszta i dzięki której możemy bliżej poznawać cele zrównoważonego rozwoju, a także je wspierać. Chodzi o aplikację Samsung Global Goals. Ona powstała dzięki współpracy Samsunga z Programem Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju. Wersja testowa aplikacji pojawiła się pod koniec ubiegłego roku i tak naprawdę była tylko dostępna na nowych telefonach, była zainstalowana fabrycznie, jednak z czasem po testach wdrożyliśmy wersję beta, która w tej chwili jest już dostępna na wszystkich modelach telefonów Galaxy, począwszy od modelu Galaxy S8. Można ją także pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play i Galaxy Store. Co ciekawe, aplikacja jest dostępna w języku polskim. Jej głównym celem jest edukacja na temat celów zrównoważonego rozwoju, ale także wspieranie tych celów poprzez przekazywanie środków przez użytkowników. Więc tak naprawdę wystarczy z pozycji użytkownika telefonu, siedząc na kanapie, przeglądając swoją pocztę, profil na Instagramie czy Facebooku, te środki gromadzić. Samsung dofinansowuje tą akcję, jak również podwaja zgromadzone środki. Brzmi trochę skomplikowanie, ale postaram się wyjaśnić dokładnie, na czym to polega, na przykładzie tego prostego schematu. Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik otrzymuje zaproszenie do obejrzenia reklamy. Oczywiście nie musi tego robić, ale warto, żeby to zrobił, bo właśnie to obejrzenie reklamy skutkuje wypłatą środków w postaci kilku groszy bądź kilku centów do skarbonki użytkownika. Te zgromadzone środki użytkownik może w dowolnym momencie lub też po zebraniu określonej kwoty przekazać na jeden z celów zrównoważonego rozwoju, oczywiście wybierając preferowany przez siebie cel. Środki te określone są mianem darowizny. Samsung po jakimś czasie podwaja właśnie darowiznę przekazaną przez użytkownika. Istnieje też możliwość dokonania indywidualnej darowizny bezpośrednio na UNDP, właśnie za pośrednictwem tej aplikacji. Sama aplikacja na takim etapie początkowym dla początkowego użytkownika stosuje wiele takich trików chwytliwych, zachęcających do bliższego poznania celów zrównoważonego rozwoju, do zgłębienia tej tematyki. One są tam pokazane w sposób dosyć prosty i esencjonalny. Jedną z takich funkcjonalności, która właśnie zachęca do tego, żeby z tymi celami być za pan brast i na co dzień, jest zamiana ekranu blokady w billboard. Po prostu pobudzamy telefon po dłuższym czasie nieużytkowania, dotykając jego ekranu, i wówczas wyświetla nam się billboard, a wraz z nim jakaś ciekawostka bądź też sentencja znanej osoby związana z konkretnym celem zrównoważonego rozwoju. A wszystko to właśnie w myśl edukacji i takiej refleksji, w jaki sposób te cele możemy wspierać osobiście. Jak wyglądają statystyki po tym pierwszym roku działania aplikacji? W tej chwili aplikacja ma 120 milionów użytkowników na całym świecie. Zbiera całkiem dobre, pozytywne referencje, tak przynajmniej wskazuje ranking Google Play. Od początku istnienia zebrano łącznie ponad 1 700 000 dolarów, z czego mniej więcej połowa pochodzi właśnie z reklam wygenerowanych z przychodów, z reklam obejrzanych przez użytkowników. Ta kwota została podwojona przez Samsung. Pozostałe kwoty cząstkowe są to bezpośrednie darowizny użytkowników, bądź też
Szkody pochodzące ze sprzedaży akcesoriów związanych z aplikacją. Takie akcesoria są dostępne w innych krajach. Głównie jest to Korea i Stany Zjednoczone. Na ten moment mogę powiedzieć, że najwięcej darowizn uzyskano właśnie z Korei, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Również na tle Europy tutaj wyróżniają się Niemcy i Wielka Brytania. Polska znajduje się mniej więcej w pierwszej trzydziestce darczyńców, co jest postrzegane jako całkiem niezły wynik z uwagi na to, że ta aplikacja specjalnie nie była promowana tutaj w Polsce. Jesteśmy dopiero przed uruchomieniem takiej akcji. Ciekawa jest też optyka, jeśli chodzi o takie najbardziej preferowane cele przez użytkowników. No, na pierwsze miejsce wysuwa się tutaj cel drugi, zero głodów. On najczęściej jest dotowany darowiznami przez użytkowników. Kolejny cel to koniec z ubóstwem. Również cel związany z dobrą jakością edukacji, czystą wodą, warunkami sanitarnymi zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Wzrosła również liczba darowizn na cel trzeci, dobre zdrowie i dobra jakość życia w okresie pandemicznego lockdownu, czyli mniej więcej między lutym a majem ubiegłego roku. Tyle o aplikacji Samsung Global Goals. Zachęcam do napisania na czacie, z jakich Państwo aplikacji korzystają, może niekoniecznie związanych bezpośrednio z celami zrównoważonego rozwoju, ale w jakiś sposób zachęcającymi do odpowiedzialnej postawy, do refleksji właśnie w duchu celów zrównoważonego rozwoju. Tych aplikacji jest bardzo dużo, ale jestem bardzo ciekawa właśnie tu Państwa przemyśleń i rekomendacji, które aplikacje się świetnie spisują w Waszych w oczach Waszych jako użytkownika smartfonów. Same technologie, bo dzisiaj to główny wątek, zwłaszcza sztuczna inteligencja w forum inspiracji, towarzyszą celom zrównoważonego rozwoju coraz częściej. Polecam taki raport, który został wydany przez PwC i World Economic Forum, dotyczący właśnie zastosowania technologii w realizacji celu zrównoważonego rozwoju. Okazuje się, że w tych 17 celach odkryto 345 zastosowań nowych technologii. Przewija się najczęściej sztuczna inteligencja, która oczywiście nie oznacza wyłącznie jakiejś robotyzacji bądź jakichś hiper chatbotów, ale tak naprawdę chodzi o narzędzie, które pozwala w jakiś sposób analizować dane, weryfikować i czynić pewne systemy bardziej produktywnymi i efektywnymi. Według raportu dla każdego SDGs-u technologia sztucznej inteligencji i big data może sprawić coś dobrego, przynieść jakieś dobre rozwiązanie. Najwięcej zastosowań technologii dostrzeżono dla celu trzeciego, siódmego i dziewiątego. Najmniej z kolei dla celu pierwszego, piątego i czternastego. Według organizatorów badania wynika to z tego, że akurat te trzy ostatnie cele są uwarunkowane działaniem czynników zewnętrznych i tak naprawdę wdrożenie technologii niekoniecznie może mieć jakiś wpływ na osiągnięcie tych celów. Raczej decydującymi czynnikami są tu sytuacja ekonomiczna danego kraju, poziom demokracji, wolności w danym kraju, czy też stosunek społeczeństwa, rządu do dobra publicznego. Dzisiejszym tematem mojego wystąpienia są startupy, które wspieramy w ramach projektu Samsung Incubator. Ten projekt ruszył w 2017 roku i wtedy tak naprawdę głównie skupialiśmy się na wspieraniu przedsiębiorczości, tego elementu innowacji przy wykorzystaniu produktów bądź też technologii Samsung. Ale
Z czasem doszliśmy do wniosku, że warto uczynić ten projekt też odpowiedzialnym, tak? Warto zaszczepić w startupach taki gen zrównoważonego podejścia, społecznego przedsiębiorstwa. I tym sposobem 1,5 roku temu rozpoczęliśmy rekrutację startupów, które nie tylko opierają swoje rozwiązania na technologiach, ale też ich rozwiązania odpowiadają na zadania określone w celach zrównoważonego rozwoju ONZ. W ubiegłym roku inkubowaliśmy 8 startupów. W tym roku na naszym pokładzie jest 11 drużyn. Właśnie rozpoczęły 2-miesięczny cykl szkoleń. Ten cykl szkoleń jest dosyć intensywny, bo poza takimi działaniami biznesowymi, technologicznymi, też pokazujemy startupom, jak określić wpływ środowiskowy i społeczny, jak przygotować swój biznes właśnie w oparciu o element sustainability. Jedną z takich wyróżników tego programu jest to, że każdy startup odbywa konsultacje z ekspertami z Centrum Rozwojowo-Badawczego Samsunga. Poza tym oferujemy startupom nagrody finansowe, mają możliwość prezentacji rozwiązań przed inwestorami. Taka prezentacja będzie 30 czerwca, więc już niedługo, niedługo się zacznie. Startupy oczywiście też mogą liczyć na wsparcie technologiczne, co wynika z profilu naszej firmy. Nie działalibyśmy tak dobrze, gdyby nie wsparcie naszych partnerów, w którym jest UNEB Grid Warszawa, Białostocki Park Technologiczny. Współpracujemy też z operatorami, z HugeTechiem i New Economy. A o taką zawartość merytoryczną naszego programu tutaj dbamy dzięki Koźmiński Business Hub, dlatego jesteśmy też partnerem raportu Startupy Pozytywnego Wpływu. Jeden z ostatnich webinarów otwierający cykl inkubacji właśnie poprowadził pan profesor Bolesław Rok. Współpracujemy też z CSR Consulting, który organizuje dla nas szkolenia dla naszych startupów, zmierzenia wpływu środowiskowo-społecznego oraz z Fundacją Most, która prowadzi szkolenie z Sustainable Business Model Canvas. Nasze startupy przed dołączeniem do programu Samsung Incubator skrupulatnie wypełniają zgłoszenia w formularzu online i tak naprawdę przed każdym takim submitowaniem, wprowadzeniem swojego zgłoszenia muszą odpowiedzieć sobie na 10 pytań. Te pytania przede wszystkim wiążą się z takim odpowiedzialnym podejściem już od początku uczestnictwa w projekcie, mianowicie odpowiedzeniu sobie na pytanie, czy mój model biznesowy, który wybrałam, jest wyłącznie oparty na zyskach, czy też liczą się w nim kwestie społeczne i środowiskowe, czy potrafi mój startup potrafi czerpać zyski, ale nie wyłącznie w oparciu o maksymalizację liczby produktów na rynku, czy mój pomysł poprawi jakość życia, czy ludzi, ich komfort życia, czy będzie mieć negatywny wpływ na środowisko, czy też przyczyni się ten projekt do zmniejszenia konsumpcji albo odpowiedzialnej konsumpcji, albo a jednocześnie mniejszego zużycia surowców. Czy innowacją w moim pomyśle jest technologia, czy wręcz przeciwnie, może mój pomysł potrzebuje technologii, żeby być lepszym, innowacyjnym. Te pytania są również częścią właśnie formularza rekrutacyjnego. No i przez właśnie takie sito rekrutacyjne startupy przechodzą na początku, co gwarantuje nam, że w tym zespole inkubacyjnym są, można też tak powiedzieć, same perełki, ale tak naprawdę obiecujące teamy, w którym przeprowadzamy dalej szkolenia i pracę nad prototypami. Obecnie na pokładzie mamy 11 startupów. 6 z nich działa dla projektu Samsung Incubator dla Planety. Jak Państwo widzą, ich rozwiązania opierają się na różnych technologiach. Dominuje tutaj internet rzeczy. Mamy startup Noiseless, który jest pomysłodawcą rozwiązania, które przy pomocy
czujników IoT wykrywają najbardziej hałaśliwe miejsca w przestrzeni miejskiej. Mamy startup WIF, który z kolei pomaga określić najbardziej zanieczyszczone obszary i planować zasadzenia roślinne. Jest Trapper RI wspierający bioróżnorodność. Są też startupy, które poszły w kierunku medycznym. Tu taka ciekawostka to jest startup G-Rage, który dba o naszą prawidłową postawę w trakcie częstego kontaktu z nowymi technologiami, mianowicie zachęca do tego, żeby trzymać tak głowę prosto i dbać o kręgosłup, siedząc długo przed komputerem bądź smartfonem. Przystąpiliśmy też w tym roku do projektu Climate Leadership i tutaj wspieramy 5 startupów. Tak naprawdę nie wszystkie z nich są oparte na technologii, bo chodzi też o to, żeby tym startupom zaproponować jakąś technologię, która pomoże wdrożyć te rozwiązania. No wśród nich taki rewolucyjny projekt jak iRefill, który ma szansę całkowicie wyeliminować opakowania kosmetyków bądź chemii gospodarczej poprzez modyfikacje ich w postaci tabletki do rozpuszczania. Jest też startup Plenty, który oferuje urządzenia elektroniczne od dronów po ekrany czy laptopy na platformie do wypożyczania, bądź Sunmetric, który myślę, że jest uzupełnieniem biznesu fotowoltaicznego, ponieważ pozwala zmierzyć w odpowiedni sposób nasłonecznienie dachu budynku i jego wielkość i w oparciu o te parametry przygotować projekt instalacji i zakupu paneli fotowoltaicznych. Pani Magdalena, już powolutku kończy nam się czas. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo to jest niespodzianka i cieszę się, że mam przyjemność rzeczywiście powiedzieć o tym dzisiaj na forum inspiracji, mianowicie Samsung idzie o krok dalej, bo już na jesieni tego roku ruszamy z projektem Solve for Tomorrow. Jest to globalny projekt Samsunga, ale jeszcze nie realizowany dotychczas w Polsce. Wspieramy również dzięki niemu cele zrównoważonego rozwoju. Chodzi o tworzenie przez młode osoby, uczniów szkół średnich, początkujących studentów, rozwiązań właśnie w duchu celów zrównoważonego rozwoju i opracowywanie ich w oparciu o metodę STEM bądź Team i Design Thinking. Tak naprawdę tutaj z wyzwaniami pewnie będą klimat, bezpieczeństwo, zdrowie. Więc myślę, że to jest jakaś nowość, bo dotychczas ta grupa konsumentów raczej miała możliwość wypowiedzenia się na ulicy w postaci właśnie protestów czy strajków, a teraz może przystąpić do dzieła, do akcji też osobiście coś przygotować. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mogłabym jeszcze o programie Samsung Inkubator mówić długo i dużo. Mam nadzieję, że w jakiś sposób te pomysły Państwa zainspirowały, zaintrygowały, dlatego zapraszam też do kontaktu osobistego. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo Pani Magdaleno.